Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza ojciec Hardy Schilgen. Zadanie człowieka. Rozpatrywaliśmy cel stworzenia i poznaliśmy, że Bóg stwarzać może tylko na to, aby odbierać chwałę. Widzieliśmy też w ogólnych zarysach, jak człowiek winien ten cel osiągnąć i zrealizować. Teraz zajmiemy się bliżej zadaniem, które nam przypada w udziale tu na ziemi. Przyglądając się dokładniej słowom świętego Ignacego z Loyoli, moglibyśmy odnieść wrażenie, że o zbawieniu duszy wspomina on tylko raz i to jak gdyby ubocznie. To też zdaje mi się, iż niektórzy widzą w tym miejscu lukę i są zdania, że zbawienie duszy trzeba dokładniej omówić. Stąd też wkładają oni w tym miejscu rozważanie ratuj swoją duszę i wysuwają tę myśl zawsze na plan pierwszy. Zamiast podkreślać wzniosły cel chwały Bożą, to na pierwszym miejscu zawsze wskazują, że powinniśmy zdobyć niebo i wiele na nie zebrać zasług. Ratowanie więc duszy określa się jako główne zadanie człowieka na ziemi. Z punktu widzenia czysto osobistego, jeśli się wszystko ocenia ze względu na własny pożytek, może to być słuszne. Ale takie ciasne, egoistyczne i małostkowe ujęcie wcale nie odpowiada sposobowi myślenia świętego Ignacego. I tu się pokazuje cała wielkość. Tu wyłaniają się rozległe horyzonty jego ducha. Poznał on Boga w przemożnej wielkości i majestacie. Przejrzał on, że Bóg stwarzać może tylko w tym celu, by być wsławionym i że ta chwała jest ze wszystkiego, co się dziać może, najważniejsza, największa i najwznioślejsza, że wszystko inne o tyle tylko przedstawia wartość, o ile temu celowi jest podporządkowane. Podczas gdy to, co temu celowi nie służy tak, jest niewymownie małostkowe i uboczne, iż nie warte jest uwagi. Ignacego przenika na wskroś to przekonanie, że my wobec Boga jesteśmy czymś zgoła ubocznym, że więc nasze interesy w porównaniu z Bożymi nie mogą wchodzić w rachubę i dlatego nie mogą być nigdy czynnikiem głównym, że my wtedy tylko przedstawiamy wartość i znaczenie, gdy Bogu przynosimy chwałę. Owszem, nawet w niebie nasze szczęście będzie rzeczą uboczną, bo i tam Bóg musi być czymś głównym i tam zadaniem naszym istotnym będzie wielbić Jego niezmierzoną dobroć, Jego miłość objawiać. Nasze szczęście nie mogło być ostatecznym celem, jaki przy stwarzaniu miał na oku Bóg. On sam musi być celem ostatecznym stworzenia, a cel ten polega na tym, że w wieczności sławić Go będziemy jako pomniki Jego nieskończonej miłości, gdy szczęściem naszym wieścić będziemy, jak dobry jest Bóg, chwaląc Go za to i wielbiąc na wieki. Dlatego to w rozważaniach świętego Ignacego Bóg i Jego chwała stoi na pierwszym miejscu. To jest dla Niego rzeczą bezwzględnie główną i o to Mu przede wszystkim chodzi.
Wyraźnie więc i z naciskiem podkreśla tę prawdę, że przez to właśnie urzeczywistniamy swoje zbawienie, gdy Boga wsławimy przez ofiarę poddania się Jego woli. Dlatego też nakłania nas święty Ignacy, byśmy rozważali, co nas czeka, jeśli odmówimy Bogu tego oddania się. Usiłuje też skutecznie nas skłonić do tego, byśmy całkowicie przejęli się tym przekonaniem, że i dla siebie nic korzystniejszego uczynić nie możemy, jak tylko gdy się najdoskonalej Jemu oddamy. Tak rozbroimy natarcia niższej natury, usuniemy przeszkody, jakie z niej płyną, by wola tym łatwiej zapaliła się do wspaniałego celu. Toteż Ignacy w żaden sposób nie chce, by myśl o własnej korzyści wystąpiła na plan pierwszy, tym mniej, by ta myśl zająć miała punkt środkowy do tego stopnia, by wsławienie Boga przez ofiarę naszego oddania się Mu spadło do rzędu środków dla naszej własnej chwały wieczności. Jeżeli zaś nadto rozważymy, że my przez całkowite oddanie się Bogu nic właściwie nie tracimy, owszem, niezmiernie wiele zyskujemy, wszak Bóg nie da się prześcignąć wielkoduszności, to myśl o sobie nie będzie nas zatrzymywać, lecz wszystkiego użyjemy za środek, by zapomnieć o sobie, o swych pragnieniach, sprawach i troskach, by patrzeć tylko na wzniosły cel, chwałę Bożą, jako na nasze właściwe życiowe zadanie, z którego szczęście nasze wiekuiste samo przez się wypłynie, mimo że na nie zważać nie będziemy. Oby nas nauczył święty Ignacy uwolnić się od względu na samego siebie i jedynie szukać interesu Bożego. On sam zna tylko jedną myśl, i jedną ma tylko ideę, która całkowicie opanowała wszystkie jego myśli i dążenia. Chwała Boża i to możliwie największa. Dlatego jego hasło brzmi: wszystko na większą chwałę Bożą. Omnia ad majorem Dei gloriam. Ją tylko ma na oku i to, co do niej prowadzi. Wszystko inne za mało ma wartość w jego oczach, by o tym wspominać. Jest to żelazna konsekwencja w wyciągnięciu wniosku z poznania Boga i jego planu stworzenia. To jest więc właściwym zadaniem, które mamy spełnić na ziemi, z którego potem wieczne szczęście samo przez się wypływa. Chwała Boża przez ofiarę samego siebie, przez poddanie się bez zastrzeżeń świętej woli Boga i przez uznanie Jego zwierzchności. Teraz rozumiemy słowo, które położył Bóg na początku swoich 10 przykazań. Jam jest Pan Bóg Twój. Powinniśmy to uznać, poddając się świętej Jego woli. Z tej chwały Bóg zrezygnować nie może, bo ona jest jedynym celem, który Go skłaniał do stworzenia. Bez tej chwały, która wypływa z ofiary naszego zdania się na Boga, świat nie przedstawiałby dla Niego zgoła żadnej wartości. Nie potrzebowałby nawet go stwarzać. Jego mądrość, świętość i sprawiedliwość bezwarunkowo domagają się realizacji tego właśnie celu. I głęboko musimy się tym przejąć, że jedynym celem naszego istnienia jest chwała Boża
i że nasz byt tylko wtedy jest zrozumiały, kiedy spełniamy to zadanie. I to też jest właściwym jądrem i najgłębszą istotą pobożności. Zdanie się bez reszty na Boga, jako naszego najwyższego i nieograniczonego prawodawcę. Pobożność więc nie tyle polega na nabożnych ćwiczeniach, tym mniej na czysto zewnętrznych praktykach, lecz na tym rzetelnym nastawieniu wnętrza naszego na Boga, któremu się całkowicie poddajemy. Wszystkie ćwiczenia pobożne i dobre uczynki mają wartość tylko o tyle, o ile są wyrazem tego wewnętrznego usposobienia. To, czego Bóg wymaga, On sam tylko określa. On jest Panem. Wartość naszego działania nie zależy od tego, czy my spełniamy niepokaźne czynności, czy też dokonujemy wstrząsających światem czynów, lecz jedynie od tego, czy są one wyrazem poddania się pod wolę Bożą. To tylko ma prawdziwą wartość, co nosi na sobie pieczęć oddania się Bogu. Jeżeli braknie tej pieczęci, wówczas wszystko nie ma żadnego przed Bogiem znaczenia, choćby to były czyny wprawiające ludzi w zdumienie, rozgłoszone po świecie przez fale radiowe i dzienniki lub zapisane w historii. Jeżeli zaś nasze czyny noszą tę pieczęć, to mają wiekuistą wartość, choćby nikt na nie nie zważał na ziemi. Są to prawdziwe, jedynie prawdziwe, wielkie czyny człowieka. Znaczenie nasze nie zależy więc od stanowiska, jakie zajmujemy na ziemi, lecz od naszej pozycji w stosunku do Boga. Nigdy dosyć jasno tego nie zrozumiemy, jak dalece zależy na tym, byśmy Bogu przynosili chwałę, uznając Jego wyższość nad sobą. To oddanie się Bogu jest więc naszym głównym obowiązkiem, owszem, obowiązkiem jedynym. Ono zawiera w sobie wszystkie inne obowiązki względem Boga i jest zarazem najtreściwszym ich wyrażeniem. Przy tym obejmuje ono całego człowieka ze wszystkim, czym jest i co posiada. Na pierwszym miejscu jest oddanie się Bogu czymś wewnętrznym. Jest to akt woli i zawiera w sobie inne akty, któreśmy Bogu winni. To doskonałe oddanie się można tylko wówczas pomyśleć, jeżeli mocno wierzymy w Boga i niepodobna wzbudzić żywego aktu wiary, jak tylko uznając Boga za Stwórcę i Najwyższego Pana przez ofiarę naszego oddania się Mu. W nim zawiera się również wyraz naszej bezwarunkowej ufności do Boga, kiedy Mu całkowicie ofiarujemy siebie i wszystko swoje w silnej nadziei, że On najlepiej o nas troszczyć się będzie. To oddanie się jest dowodem najtkliwszej miłości ku Bogu. Kiedy Go wyżej cenimy niż wszystko inne i zupełnie Mu się oddajemy, w nim znajduje się najgłębsze uwielbienie przez oddawanie Bogu czci, jaka Mu się należy. Jest ono również wyrazem należnego dziękczynienia, przez to bowiem, że uznajemy Go jako Stwórcę, świadczymy, że wszystko Mu zawdzięczamy i jako wzajemny podarek oddajemy Mu, co mamy najdroższego, swoją wolę. Nie jesteśmy jednak w stanie sami z siebie spełnić tego zadania,
lecz Bóg musi nam przyjść z pomocą. Musimy Go jednak prosić, by nam pomógł. Czyż możemy to uczynić rzewniej i głębiej, niż gdy Go zapewniamy, że Mu się całkowicie oddajemy? Skoro Bóg widzi, że my ze swej strony wszystko czynimy, by Go wsławić, na pewno w swej miłości i wierności przyjdzie nam z pomocą. Na koniec to oddanie się Bogu zawiera skuteczną prośbę i przebłaganie za nasze grzechy i braki. Błądzimy, gdy wola nasza odwraca się od Boga, a zwraca się ku stworzeniom. Gdy ją z powrotem do Boga kierujemy i postanawiamy oddawać się Mu, wtedy z naszej strony czynimy wszystko, co możemy, by błąd naprawić. I tak nie można pojąć oddania się Bogu bez żalu, a zawiera ono także postanowienie, by więcej nie grzeszyć. Wiara, nadzieja, miłość, uwielbienie, dziękczynienie, prośba, żal i postanowienie – wszystko to znajduje w oddaniu się Bogu swój najgłębszy wyraz. Bez oddania się są te wszystkie akty niemożliwe i zgoła bez wartości. Opiera się to na istocie człowieka, że temu, co wewnątrz odczuwa i przeżywa, stara się dać wyraz w słowach. Im potężniejsze jest poruszenie umysłu, tym uporczywiej szuka ono w sobie ujścia w słowach. Poznaliśmy dotąd Boga w Jego niezmierzonej wielkości, piękności i majestacie. Stworzył On nas wolnych w miłości, byśmy uznali tu na ziemi Jego zwierzchnią władzę i sławili Go wiecznie, jako pomniki i arcydzieła Jego miłości. Widzieliśmy, jak całe stworzenie, choć bezwiednie, śpiewa Bogu pieśń pochwalną, głosząc Jego moc, mądrość i wspaniałość. Jak zadaniem naszym jest czynić to świadomie, uznając Go najwyższym Panem i składając Mu hołd jako Bogu. Nie wystarcza jednak, jeśli się to dzieje tylko wewnętrznie. To, co odczuwamy wewnątrz, musimy nadto ujawnić na zewnątrz. Owszem, gdybyśmy dobrze poznali, kim jest Bóg i jakie właściwie mamy wypełnić zadanie, wówczas cisnęłyby się nam samorzutnie na wargi słowa, którymi mamy Boga chwalić, wielbić Go, uznać jako Boga i Pana i oddać Mu się całkowicie. W jaki sposób możemy i powinniśmy to czynić, uczy nas przede wszystkim brewiarz. Kościół zaczyna go uroczystymi modłami, w których prosi Boga o pomoc, by Go godnie chwalić. Potem śpiewa wspaniałe invitatorium, to jest wezwanie do modlitwy. Zmienia się ono odpowiednio do dni tygodnia i świąt. Raz brzmi: uwielbiajmy Króla Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Panien. To znowu: uwielbiajmy Pana, który nas stworzył, Boga Wielkiego Pana, albo Wielkiego Króla, albo Pana naszego Boga. Następnie idzie wspaniały psalm 95, którego zwrotki przeplatają się z powyższym wezwaniem. Pójdźcie, śpiewajmy z radością Panu, śpiewajmy Bogu Zbawicielowi naszemu, uprzedzajmy oblicze Jego z wychwalaniem i psalmy śpiewajmy Mu. Albowiem Bogiem wielkim Pan i Królem wielkim ponad wszystkie bogi.
bo w ręce Jego wszystkie krańce ziemi i gór wysokości Jego są, bo Jego jest morze i On je uczynił, i lądy utworzyły ręce Jego. Pójdźcie, pokłońmy się i upadnijmy, i płaczmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest Panem, Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i owcami ręki Jego. Podobnie i w innych psalmach powtarza się ciągłe wezwanie, by Bogu śpiewać z radości, wielbić Go w pieśniach pochwalnych, opiewać Jego chwałę i w pieśniach hołd Mu składać. Wspaniały wyraz znajduje chwała Boża w hymnie pochwalnym Tedeum. Ciebie, Boga, chwalimy, Ciebie, Pana, wysławiamy, Ciebie, wiecznego Ojca, cała ziemia uwielbia, Tobie wszyscy aniołowie, Tobie niebo i wszystkie potęgi, Tobie cherubini i serafini nieustannym głosem śpiewają: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia majestatu chwały Twojej. Ciebie chwalebne apostołów grono, Ciebie proroków sławi rzesza, Ciebie męczenników przejasne chwalą zastępy, Ciebie po całym świecie święty wyznaje Kościół, Ojca niezmierzonego majestatu, czcigodnego Twego, prawdziwego i jedynego Syna, świętego także Pocieszyciela Ducha. Zachwycający jest początek hymnu do Słońca Świętego Franciszka. Najdroższy, wszechmocny, dobry Panie, Tobie tylko należy się cześć, sława i wszelka chwała, Tobie tylko jednemu, albowiem Ty jesteś najwyższy i nie ma nikogo, kto by Cię godnie mógł chwalić. A potem wzywa święty biedaczyna wszystkie istoty, by Boga chwaliły i wielbiły. Wielu ludzi za mało uświadamia sobie obowiązek, by Boga na modlitwie wyznawać, korzyć się przed Nim z uwielbieniem i oddawać Mu należny pokłon i hołd. Oddają się więc tylko modlitwie błagalnej. Nie są oni wewnętrznie przejęci wielkością i wspaniałością Boga. Nie oceniają należycie swego stosunku do Stwórcy i Pana. Tylko ten odda Bogu płynące z głębi serca uwielbienie, w którego duszy są żywotne, zasadnicze prawdy naszego życia. Lecz nie tylko w słowach, ale też w całym swoim zachowaniu pragnie człowiek dać wyraz swoim myślom. Jak rozliczne są sposoby okazywania czci, którą się oddaje osobom wysoko postawionym, głowom państwa i innym dostojnikom, których dla jakiegokolwiek powodu się ceni. Urządza się dla nich uroczyste pochody, wznosi się ku ich czci okrzyki, a komu się zdarzy z nimi rozmawiać, na wszelki sposób okazuje dla nich swe uszanowanie. Z jaką więc czcią powinniśmy stawać przed Bogiem? Wszak przewyższa On swym bóstwem wszystkie ziemskie wielkości. Jemu należy się wszelka cześć, wszelka sława i wszelka chwała. Opowiadają przewodnicy, że turyści na szczytach na widok majestatu gór, przygnieceni wielkością Boga, którego słabe odbicie oglądają, samorzutnie odkrywają głowy. Niekiedy nawet padają na kolana.
jest naszym obowiązkiem czynić to nie tylko okolicznościowo, ale z zasady i przekonania. Idąc za wewnętrznym popędem, powinniśmy Bogu okazywać cześć i jako Boga Go uwielbiać. Wzruszające jest, co nam Ewangelia opowiada o mędrcach ze wschodu. Cóż ich skłoniło do tego, by odbyć tę daleką podróż do krainy żydowskiej? Sami to mówią, przyszliśmy pokłon Mu oddać. I kiedy zobaczyli w Betlejem dziecię, upadli na kolana i hołd Mu oddali. Dla tej krótkiej chwili odbyli całe tygodnie trwającą podróż, która na owe czasy była bardzo uciążliwa i ryzykowna. Aby oddać hołd Bogu, którego gwiazdę zobaczyli, nie żałowali trudu i znoju. Przez Mojżesza rozkazał Bóg ludowi izraelskiemu, by każdy męski potomek co roku stawał 3 razy przed jego obliczem. To jest tam, gdzie znajdowała się Arka Przymierza, by go uznać jako Pana i oddać mu hołd. Najodpowiedniejszym uzmysłowieniem wewnętrznej ofiary oddania się i bezwzględnego uznania Boga jest zewnętrzna ofiara. Człowiek bierze widzialny dar, przynosi go Bogu w ofierze, by uznać Jego absolutną zwierzchność i nieograniczoną władzę nad życiem i śmiercią, a uzmysławia to, oddając dar na służbę Bożą. W ten sposób w starym prawie zabijano zwierzęta ofiarne, krwią skrapiano ołtarz, zwierzę rozkładano i palono. Przez tę czynność chce wyrazić człowiek, że podobnie jak poświęca Bogu ten dar i oddaje mu całkowicie na własność, tak on sam oddaje się Bogu, by zupełnie się poświęcić Jego służbie. W składaniu zewnętrznych ofiar zadanie człowieka osiąga swój szczyt. Jest spełnieniem obowiązku, który ciąży na nim jako głowie i królu stworzenia. Przez to wciąga on wszystkie stworzenia do składania Bogu chwały, biorąc spośród nich dar, ofiarując go Bogu i oddając na Jego służbę. Występuje on wtedy jako kapłan całego widzialnego świata, który nieświadomie tylko głosi chwałę Boga. Człowiek przyjmuje rolę kapłana, poznając Boga ze stworzeń, a odnosząc je świadomie i dobrowolnie przed tron Boży, składa przez to ofiarę uwielbienia dla Boga w imieniu całego stworzenia. Jest to możliwie najwyższy sposób oddania czci Bogu, a zarówno hołd należny się samemu tylko Stwórcy. Toteż ludzie składali ofiary tylko Bogu i tym, których uważali za bogów. Rozumie się samo przez się, że zewnętrzna ofiara ma przedstawiać wewnętrzną. Musi więc ona być rzeczywiście wyrazem wewnętrznego usposobienia ofiarnika. Bez wewnętrznej ofiary oddania się, zewnętrzna ofiara nie przedstawiałaby żadnej wartości, bo brakłoby tego, co ma ona uzmysławiać. Byłaby to czysta forma bez treści. Jest zaś wyłącznym prawem Boga określać przez kogo, jak ma się dokonywać zewnętrzna ofiara. W takim usposobieniu powinniśmy, zwłaszcza w niedzielę, brać udział w ofierze nowego prawa, we mszy świętej. Jest to dzień Pana,
a zatem dzień, w którym w szczególniejszy sposób powinniśmy uznać Boga Najwyższym Panem i Prawodawcą. Powinniśmy iść do Kościoła w tym celu, by Boga przez ofiarę uwielbić, Jego władzę uznać i odnowić w sobie postanowienie oddania się bez zastrzeżeń na Jego służbę. Przy ofiarowaniu bierze kapłan hostię jako dar ofiarny i składa ją Bogu, mówiąc: Przyjmij, święty Ojcze Wszechmocny, wiekuisty Boże, tę niepokalaną ofiarę, którą ja, niegodny sługa Twój, składam Tobie, Bogu swojemu, żyjącemu i prawdziwemu. Wtedy winni wierni razem z kapłanem ofiarować i łączyć się z nim. To jest najważniejsze zadanie, jakie ma człowiek we mszy świętej spełnić. Uznać Boga przez ofiarę swym najwyższym Panem. Możemy i powinniśmy też mszę świętą składać jako ofiarę dziękczynną, błagalną i przebłagalną. Od ofiary krzyżowej Chrystusa, tej ofiary centralnej, od której wszystkie ofiary po upadku pierwszego człowieka otrzymują swą wartość i znaczenie, nie należy odłączać jej charakteru przebłagalnego. Chrystus chce nie tylko przywrócić Ojcu należną cześć, jakiej pozbawili Go pierwsi rodzice, odmawiając poddania się Jego woli, ale także odpokutować za ich grzech i za grzechy wszystkich ludzi. Dlatego też zaczyna się każda msza święta od wyznania win, a kapłan wyraźnie zaznacza, że odprawia ofiarę za swoje liczne grzechy, błędy i niedbalstwa. Istotą w niej jednak zawsze będzie to, że przez nią Boga uznajemy najwyższym Panem, którego obraziliśmy naszymi grzechami, któremu dziękujemy i którego prosimy. Cudem jest we mszy świętej fakt, że przy tej ofierze nic nie zostaje z istoty chleba i wina. Całe nasze dary ofiarne przemieniają się w ciało i krew pańską. Po przeistoczeniu znajdują się na ołtarzu te same dary ofiarne, które złożył Chrystus na krzyżu Ojcu swojemu. I nie my je właściwie ofiarujemy, ale Chrystus ofiaruje je za nas. W ten sposób składamy Bogu we mszy świętej ofiarę dosłownie nieskończonej wartości. I jeżeli w składaniu zewnętrznych ofiar zadanie nasze na ziemi dochodzi do szczytu, to tym szczytem całej czci Bożej jest msza święta, w której odnawia się największa ofiara świata. A jeżeli prawdą jest, że Bóg stworzył świat dla ofiary, to cel ten osiągnięty został właśnie przez ofiarę na krzyżu. I teraz osiągany bywa w najdoskonalszy sposób przez ofiarę mszy świętej. Lecz zadanie człowieka nie jest całkowicie jeszcze spełnione, gdy oddaje się on wewnętrznie Bogu, a słowami i zewnętrzną ofiarą oddaje mu hołd jako swemu najwyższemu Panu. Przez to osiągnięto dopiero należyte ustosunkowanie się do Boga i powzięte zostało postanowienie, mocą którego człowiek pragnie uznać nad sobą władzę Boga. Postanowienie to znalazło także swój odpowiedni wyraz w zewnętrznej ofierze. Chodzi teraz o to, by faktycznie przeprowadzić tę ofiarę w życiu tak, by całe myślenie,
wszystkie dążności, czyny i poczynania były wynikiem poddania się woli Bożej. Jak należy zrealizować tę ofiarę w życiu? To przedstawię w kolejnym rozdziale. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Fundament. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.